Cześć, ja jestem Grodaty, a przed wami kolejny Jack. Jak dobrze wiecie, lubię City Buildery i tak wiem Cities Skylines nice jest dawno nie było. Myślę tam nad ogarnięciem ostatnich naprawdę ciekawych modów, które no, zmieniają mocno rozgrywkę oraz ich opisaniem. Dzisiaj coś w klimatach. Hmm. Uga, Buga, Daj kamienia w formie budowania, powiedzmy, miasta, czyli zapowiadane od dłuższego czasu Dawn of Man. Prehistoryczny city builder, gdzie naszym celem będzie zarządzanie pierwszymi cywilizacjami ludzi, dbanie o ich potrzeby, żywienie, przeżycie, budynki yy, z tego typu sprawy. W bardziej survivalowej formie niż typowe budowanie sobie miasteczka, czyli nadejdą tutaj czasy trudne, gdzie z żywnością będzie problem, gdzie będzie zimno, gdzie ludzie będą nam umierać jak muchy i tak dalej. now Banished dla przykładu, czyli celem naszej zabawy będzie również przetrwanie, a nie wyłącznie budowanie i robienie jakichś osiedli mieszkaniowych, parków, yy, tego typu spraw. Miałem dostęp przedpremierowy do Don Of Man, no, mogąc ogarnąć sobie ten tytuł przed premierą, ale jak często powtarzam, nie lubię robić materiałów o grach, w grach, które wy nie możecie zagrać już teraz tak po prostu. Nie lubię robić zapowiedzi, wolę oceniać gry, które każdy z Was może sobie kupić. Tytuł pojawił się 1 marca 2019 roku. O Studia Madruga Works i zdobył w tylko dwa dni prawie 400 ocen. O rankingu ogólnym niemal, uwaga, Przytłaczająco pozytywne. 95% osób dało tej grze lajkacza, kiedy robiłem materiał w dwa dni po premierze. No niestety już trzeci dzień po premierze to był spadek do 87% lajkaczy, czyli coś tam zaczęło trochę nie trybić. co? Zobaczymy. Co tutaj wypada? Pozytywnie, co negatywnie, w broto tych wrażeniach to wszystko sprawdzimy. Warto wspomnieć, że autorzy mają jako takie no powiedzmy małe doświadczenie w City Builderach, bo 4 lata temu zrobili gierkę nazwaną Planet Base, która w mojej ocenie nawet okej, okay, film załączę gdzieś tam w prawy górny róg w system kart. Gdzieś przeczytałem takie porównanie bokiem, że Tom of Man to trochę taki symulator naszego polskiego biskupina. Czyli wiecie, prehistoryczna taka powiedzmy trochę wioska, którą rozwijamy z palisadami, z domkami i tak dalej. Coś w tym stylu. No coś w tym jest, muszę przyznać, że no, wcielamy się tutaj powiedzmy w burmistrza, może nie burmistrza, tylko takiego wodza yy, wczesno-średniowiecznej, czy jeszcze wcześniejszej osady takiej gdzieś tam z północnej Europy. Oficjalna cena zgodnie ze scenką to 90 zł, z przeceną premierową do 76 zł groszami. Na no, G2 mamy oferty na gifty. Do tej produkcji w cenie około 66 zł. Czy man jest tego warte? No, zobaczymy. To, co na start może docenić pozytywnie, to ekstremalnie dużo mikropaczy przed premierą. Widać, że autorzy starali się przed premierą maksymalnie poprawić wszystkie jakieś malutkie błędy. 30 stycznia chyba z 5 jakichś hotfixów, 31 stycznia też chyba z 4-5 jakichś aktualizacji malutkich, po parnaście mega. 1 marca, czyli wyjście tej gry do pełnej premiery, podkreślam, to nie jest early access, to nie jest wczesny dostęp, też było chyba z 4-5 jakiejś aktualizacji, więc no, naprawdę to doceniam. Spolszczenie do Dawn of Man myślę, że powstanie prędzej czy później, bo mamy tutaj pełne wsparcie dla modów. Steam Workshop jest dla tej gry zaimplementowany i nawet sami autorzy gry zachęcają do robienia swoich mapek, jakichś swoich przygód, edycji lub właśnie wersji językowych, którymi można się dzielić na warsztacie. Wstępnie jak samułczkowy w grze jest. I zły i dobry jednocześnie, czyli bardzo fajnie wyjaśnia nam jak gra działa, co mamy w interfejsie, na co powinniśmy zwracać uwagę, ale z drugiej strony co chwila pojawiające się okienko i czytanie wszystkiego po prostu bez żadnego dialogu, bez dubbingu i tak no nie jest najlepszą opcją, nie jest najlepszą formą tutoriala. Klikasz OK na pierwszym pop-upie, pojawia się drugi, klikasz OK na drugim, nagle pojawia się trzeci pop-up, to wszystko sobie czytasz. Te okna wyjaśniają naprawdę wszystko ładnie, to trzeba też powiedzieć wprost. To jest y, sprawa pozytywna, ale jednak y, prowadzenie wstępu jest. Y takie cholernie sztuczne i po prostu co chwilę przeszkadzające. Nie możemy eksplorować gry jak chcemy w tym samouczku, który by nas prowadził za rękę na podstawach gry, ale jak mówię, wstępniak nie jest zły. Tłumaczy pozytywnie dokładnie. Nie, lub, nie polubiłem też niestety pracy kamery. Jest ustawiona wyłącznie bokiem, a nie swobodnie, co często utrudnia rozeznanie się w bardziej zaawansowanej osadzie, kiedy chcemy coś kliknąć, coś wybrać. Jakąś konkretną jedną rzecz to ta praca kamery bardzo to utrudnia, szczególnie wtedy, kiedy chcemy na przykład... Wybrać jakąś zwierzynę do upolowania, ona jest pomiędzy drzewami nagle się okazuje, że jednak kazaliśmy ściąć drzewo, a nie polować. Wadą jest też nieprzemyślany interfejs, kiedy otwieramy na przykład budynek, mamy tam interfejs tego obiektu, ile osób tam mieszka, co jest umieszczone w tym budynku, jakie są tam zasoby zostawione, to znika nam pasek dolny. I z czasem po prostu to irytuje. Brakuje nam wtedy na przykład opcji budowy, trzeba coś odkliknąć, zamknąć, żeby pojawiło się inne menu, które gdzieś tam w pewnym momencie znika. Co jest nawet pozytywne i co trzeba też tutaj podkreślić, to w prawym i lewym górnym rogu ekranu mamy jeszcze takie plusiki, gdzie możemy sobie dodać inne paski menu, na przykład z tym, ile mamy zwierząt, a nie tyle, ile mamy na przykład ludzi, surowców, więc te menu jest dobre i złe jednocześnie. Chcemy postawić kilka domów, trzeba przeklikać cały interfejs do budowy domu od nowa, bo całe menu restartuje się do bazowego poziomu, kiedy coś skończymy w tym menu stawiać. Nie możemy postawić 10 domów bez 30 kliknięć, ale ale niezwykle wciąga chęć poznania tego tytułu. Jak wlazłem w Dawn of Man, to wylazłem moi drodzy po 21 godzinach z miejsca. Po 11 godzin każdego dnia. Dlaczego? Bo chciałem zobaczyć, co kolejne ery rozwoju oferują, co zmieniają następne budynki, jak trudna gra się staje, kiedy wyczerpiemy wiele pokładów, surowców, czy na przykład nasza osada zacznie się jakoś dynamicznie zmieniać. To wszystko chciałem poznać, więc wsiąkłem w ten tytuł bardzo mocno i to jest w sumie bardzo pozytywna zaleta. Naszym pierwszym krokiem będzie poznanie potrzeb naszych prehistorycznych Januszy i karynek, czyli to, że każdy potrzebuje zjeść, napić się, odpocząć, czasami trochę powiedzmy socjalować przy ognisku, na przykład z innymi, mieć ciepło w gaciach i czasami uspokoić od dnia codziennego, jakimś relaksacyjnym czymś, w tym wypadku jest to modlitwa do bóstw starożytnych. Powinniśmy też zauważyć tryb pod tabulatorem, który podświetla nam surowce w okolicy, zwierzynę, drzewa owocowe, to pomoże nam wykorzystać odpowiednio zarządzanie ludźmi. Z menu wybieramy pola pracownicze, na przykład zbieranie gałęzi albo pozyskiwanie kamienia, to są takie regiony, w którym zlecamy coś ludziom robić, ale nie zawsze to musimy robić, bo jeżeli na przykład postawimy sobie kopalnię, to do kopalni po prostu wysyłamy pracowników, a nie zaznaczamy ją tym polem pracowniczym. Możemy przypisać do takiego pola więcej ludzi, lub określić ile surowca ma być tam pozyskiwane. Musimy jednak pamiętać, że jest to City Builder z naciskiem na survival, czyli surowce się kończą, drzewa nie odrastają pstryk, czasami pola uprawne może zarazić jakaś choroba i stracimy na przykład jedzenie przez co będzie trochę trudniej zimą przeżyć, zapewniamy naszym mieszkańcom podstawy, czyli chaty, polujemy na zwierzynę, skóry, robimy pierwsze narzędzia, tworzymy magazyn, stawiamy totem, przy którym nasi mieszkańcy będą mogli odzyskać morale. Mamy do dyspozycji w premierowej wersji trzy scenariusze dla swobodnej rozgrywki: kontynentalny zmierzch, krainy północy oraz starożytnych wojowników. Pierwszy to spokojne budowanie się na spokojnych krainach bogatych w surowce, drugi to lodowej zimy i ciężki teren, no ale bez jakichś tam bardzo dużych zagrożeń, powiedzmy klimatycznych. Trzeci to obowiązek obrony, czyli bardziej już nastawienie na to, żeby walczyć z najeźdźcami. By móc awansować na kolejne scenariusze, żeby móc je odblokować w grze, potrzebujemy kamieni milowych, czyli swego rodzaju growych osiągnięć, achievementów zdobywanych w grze. Do tego mamy jeszcze wyzwania. Cztery mapy z konkretnymi wyzwaniami oraz dwie mapy w trybie całkowicie kreatywnym, gdzie budujemy sobie praktycznie co jak chcemy bez żadnych zagrożeń, ale też właśnie nie wbijamy tam achievementów. Niestety nie jest to Dużo tych scenariuszy jest powiedziałbym trochę mało, ale całkiem przyjemna niespodzianka, bo każda z przygód ma dodatkowo kilka pomniejszych lokacji. Przykładowo, kontynentalny zmierzch, który jest tutaj głównie w tle materiału, to nie jest jedna mapa. A 6 lokalizacji. Styl mapy, zagrożenia są podobne, ale układ terenu jest na przykład inny. Do tego możemy grać na normalnym trybie albo na hardkorowym, gdzie mamy jeden zapis gry, nie da się jakby zapisywać zapisu wcześniej i go wczytać. Czy jak wychodzimy z gry, to mamy to, co mieliśmy, nie da się wczytać czegoś innego. Rozgrywki też nie da się spauzować. Zwierzyna jest głównie agresywna, najazdy są trudniejsze, więc hardcore jest, powiedziałbym, dość przyjemniejszy. Jak wbijemy większych achieventów. Na pierwszym scenariuszu, na tym yy, który widzicie w tle materiału, to odblokują się nam kolejne scenariusze. No nie ma ich, jak mówiłem, za dużo ale zawsze są nowych mieszkańców nie tylko tutaj pozyskujemy z ludzi którzy chcą się po prostu u nas osiedlić ale na szczęście no <laughs> lubią się dupczyć czyli dzieci mogą się tutaj nagle pojawić no ale nie mogą być wysyłane do pracy dla dorosłych na przykład do kopalni tutaj trzeba mądrze uważać bo jeżeli zbyt dużo dorosłych zginie w walkach z jakąś zwierzyną padnie na jakieś choroby albo umrze ze starości to dzieci same sobie nie poradzą z czasem nasi ludzie będą wyposażać się w stworzone przez nas przedmioty każdy z naszych mieszkańców i każda chata mieszkalna ma jakby swój można powiedzieć, że ekwipunek, czyli ludzie noszą na przykład węzki, dzidy, łuki, proce oraz ubrania różnego typu i też w swoich chatach składują jakieś potrzebne rzeczy, np. do ogrzania danej chaty. W zimę ludzie lubią na przykład chodzić wiecie, w grubych futrach, nos nosić ciepłe ciuchy, a na przykład w lato już wolą nosić lekkie. Jeżeli nie mają żadnych ciuchów na lato, to też zaczynają się trochę burzyć. W niektórych miejscach niestety Donovman of Man można by nieco ulepszyć, bo przykładowo mięso Mięsa, no po prostu mięso się po prostu wiesza na wieszaku by wyschło i potem się przenosi do spiżarni no wiecie mięso rzucone po prostu zaczyna gnić prawda i tutaj na przykład nie da się tego mięsa wędzić albo peklować żeby ta mechanika była bardziej rozbudowana to można by bardziej rozwinąć że musimy posiadać do tego jakieś drewno lub sól i za ich pomocą we wczesnych fazach robić żywność o dłuższym okresie przydatności mamy cały system przydatności w tej grze przedmiotów surowców nawet budynków i tak dalej, to wszystko trzeba naprawiać. Jakieś rzucone jedzenie nie zebrane, bardzo szybko się zepsuje, ale jednak ten system mógłby być bardziej rozbudowany. no jazdy raiderów, czyli powiedzmy jakichś takich prehistorycznych bandytów na naszą osadę, no mogłyby się odbywać różnie, z różnych stron, z udziałem różnych jednostek, na przykład konnicy na wyższych poziomach albo łuczników z płonącymi strzałami, coś w tym stylu. A my bierzemy po prostu wszystkich ludzi z całej wioski i robimy jedną bitkę. I to jest cały. System walki w tej grze, który cholernie wymaga ulepszenia i poprawy. Dawn of Man, w mojej ocenie, powinien być jeszcze z pół roku we wczesnym dostępie, by miał trochę większą treść, bardziej złożone mechaniki. To jest dość mocny, w sumie powiedziałbym, że prawie stuprocentowy, banished, nawet troszeczkę mniej rozbudowany od banished. Fani tej gry będą raczej zadowoleni trochę, jednak nie czuć tutaj niestety w Dawn of Man oryginalnościami, nowymi pomysłami, za wykonywanie czynności w tej grze, a raczej... Można powiedzieć, że serię czynności, np. oskurowanie X zwierząt pewnego typu, zebranie X surowców i t.d. dostajemy punkty badawcze. Je wydajemy na odblokowanie i awans do kolejnych er ludzkości. Odblokujemy możliwość np. hodowania zwierząt, budowania palisad, przetapiania metali, chociaż czasami są tutaj takie trochę małe problemy, że mamy już bardzo rozbudowaną wioskę i w ogóle w sumie jakąś taką prehistoryczną cywilizację i dopiero w pewnym momencie po tym wszystkim odnajdujemy czy wynajdujemy znajdujemy koło. Ciekawą cechą jest zmienność klimatu, czyli jeżeli awansujemy do kolejnej ery, to na przykład wymierają prehistoryczne zwierzęta i nie ma ich po prostu na mapie, nagle mamy rękę w nocniku, bo bazowaliśmy na polowaniach, a nie na przykład na rolnictwie. Inne scenariusze dla przykładu zawierają mamuty albo wieczną zmarzlinę i tam jest już problem z robieniem jedzenia tak po prostu z ziemi, że tak to nazwę. Niestety każdy scenariusz w Don't Man jest prawie tak sam, nie licząc otoczenia i klimatu, czyli powiedzmy tego wyzwania. Wszystkie budynki, cały sens gry, rozwój naszej cywilizacji jest za każdym razem niestety ten sam. Bardzo pozytywnie gra działa. Pod względem technicznym Dawn of Man raczej nie powinno stanowić wyzwania dla 6 rdzeni 2080 i pod moją główną klapą komputera, kiedy robiłem ten film, więc zająłem się minimalnymi wymaganiami. 2 GHz procesor dwurdzeniowy, 4 GB RAM oraz karta z 1 GB pamięci plus DirectX w wersji jedenastej, czyli Wymagania bardzo niskie. Sprawdziłem jak śmiga na starszym laptopie, właśnie dwurdzeniowym i trójka, 4 GB Karta no nieco lepsza niż w minimalnych, bo już takiej karty z 1 giga to ciężko chyba znaleźć. No chyba, że ktoś ma bardzo stary sprzęt. I Dawn of Man śmigał w 60 klatkach na Full hd bez najmniejszych problemów. Minimalnie czuć było na takich słabszych sprzętach spadki, kiedy miałeś już rozbudowaną wioskę coś koło 80, 100 czy powyżej 100 mieszkańców, ale nie było takimś problemem. Oczywiście 100 mieszkańców to nie jest jakaś bardzo rozbudowana wioska w tej grze, bo jeżeli zabudujemy całą mapę, to myślę, że ktoś osiągnie dużo więcej. No ale stabilność techniczna tej gry jest bardzo dobra. Plusem jest wykorzystanie zasobów, czyli grając na moim najsilniejszym sprzęcie i na każdym innym, na jakim testowałem, specjalnie karta ani procesor nie czułam w ogóle obciążenia. Są gry, które kopcą w procesor i kartę bez opamiętania, mimo że grafika w takich grach jakoś nie powala. Tutaj Dawn of Man idealnie balansuje zasobami z, użyciami, z użyciem i nie powoduje piekła zabudowy. Podstawową wadą tej gry jest niestety wylew z sytuacjami albo po prostu z inteligencją naszych podwładnych. Pierwsze 10 minut gry bierzemy 4-5 gości, by upolowali na przykład dwa dziki. Te dwa dziki uciekają, mimo że każdy z tych dzików ma 10 dzit wbitych w dupsko i po drodze nasi ludzie wchodzą w parkę niedźwiedzi. To oczywiście wiadomo, robią sobie te niedźwiedzie z naszych ludzi jakiś solidny obiadek, jak już uda im się zabić dzika oddalonego. Czasami o pół mapy drogi to idą po to mięso, nie wiem, od wiosny do zimy czasami. Niektórzy umierają po drodze na przykład z wyziębienia. Oczywiście to my mamy nimi zarządzać i decydować, czy oni tam pewno mają tam iść. Ale jednak nasi ludzie nie reagują, kiedy jeden człowiek jest atakowany przez dziesięciu rajdersów i ten jeden człowiek stara się z nimi walczyć. Jeżeli nasz drwal zostanie zaatakowany gdzieś przypadkiem przez wędrującego niedźwiedzia, to sam nie będzie uciekał. Dostajemy powiadomienie, że jest walka i musimy go ręcznie stamtąd zabrać, bo on jest zbyt głupi, żeby spróbować uciekać. Kolejny problem to nieco dziwne budowanie murów. Nigdy nie wiemy, czy mur postawi się poprawnie, czy nie będzie w nim przypadkiem jakiejś dziury, przez którą nagle przejdą raidersi. Musimy to wszystko załatać ręcznie. Dużą wadą jest bardzo powalna rozgrywka, bardzo powolna rozgrywka. Na trybie normalnym to jest trochę Resident Sleeper Simulator, dosłownie. Zasypiałem czasami, albo zapominałem nawet o tym na normalnym trybie, że mam grę na głównym monitorze, robiąc coś na drugim i to się wszystko w tle samo działo. Na hardkorze jest już dużo lepiej, ale brakuje tego średniego poziomu trudności. Bywa, że punkty badawcze idą bardzo wolno, jak krew z nosa i trzeba robić masę sztucznych czynności, aktywności, by te punkty badawcze zdobywać. Mimo, że nie potrzebujemy na przykład miedzi, bo mamy całą masę, kopiemy jej ile wlezie, by po prostu zdobyć więcej punktów badawczych za serię. Dla mnie ten tytuł powinien posiadać masę więcej feature'ów, opcji, możliwości. Może to Ogarną moderzy, ale w dniu premiery nie ma zakładki mods, są tłumaczenia kampanii mapy. Nie ma jeszcze na razie modów, oby były, bo brakuje na przykład pożarów, obowiązku uchowania zmarłych, zaawansowanych chorób, jakiś plag, bardziej ciekawych walk, a nie jedynie, wiecie, najazdów ludków, które bijemy całą kupą z całej wioski i tyle. Dawn of Man dla fanów banished będzie nawet fajny, ale dla fanów... Y jakichś bardziej dynamicznych city builderów już nie. Małe przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, a więcej jest porażek w mojej ocenie, w moich odczuciach, więc jest porażek ekonomicznych. Nie ma opcji na przykład ustawienia straży, perfidnie armii zrobienia, która zajmie się najazdami. Każdy z naszych mieszkańców jest no taki sam bo za wiekiem ludzie nie zdobywają na przykład doświadczenia i poziomów w tym co robią, nie są jakimiś specjalistami w czymś, czym się bardzo długo zajmowali. Dawn of Man w wielu miejscach mechanicznie jest dość goły. Ostrokoły, różne rodzaje bram. To by przeciwnicy niszczyli nasze mury, podpalali, bo na razie w wersji premierowej no, można wywalić Dawn of Man w kosmos, moi drodzy, po po poważnie, można po prostu grę wywalić w kosmos, zbagować. i jak myślicie, jak zrobić się Taki system, który sprawia, że mamy ogromną ilość najazdów na nas, raidersów, i oni nie są w stanie nic nam zrobić. Przeciwnicy chodzą dookoła naszej wioski, jeżeli nie zrobimy bramy wcale, zrobimy całą palisadę dookoła. To ma być poprawione, oczywiście już autorzy to zauważyli i odpisali mi, że to zostanie szybko poprawione, ale tak jak mówię, no niestety inteligencja i system ataków jest tutaj kompletnie słaby. Ludzi możemy karmić non-stop na przykład borówkami, wszystko inne olać, jeżeli na przykład mamy ciepły klimat i to ludziom nie przeszkadza, więc ten tytuł mechanicznie jest ekstremalnie bazowy. Finalnie, na pewno wielką jest wsadzenie do tej gry Steam Workshop i to jest wielka nadzieja i w sumie szansa tej gry. Tutaj oczywiście rolę odgrywają moderzy i to jak dużo uda im się zdziałać, jeżeli w ogóle zaczną coś robić. Jednak zawsze, otwartość na mody trzeba doceniać. Może fani Dawn of Man zrobią tutaj jakieś nowe budynki, nowe jednostki, nowe mapy, scenariusze, może poprawią właśnie system walki. Na razie mamy zakładki scenariuszy, kampanii i tłumaczeń, ale może też będą mody. Stety albo niestety Donovan. Nie zrobił na mnie dużego wrażenia. Dla mnie jest to po prostu inny banierz i tyle. Z jednej strony spoko, bo wsiąkłem na ponad 20 godzin, chciałem tę grę po prostu przejść w całości. Natychmiast, jak najszybciej, dokładnie, i tak dalej. I to mnie wsiąkło, to mnie wciągnęło. Z drugiej strony, gra nie ma takiej treści oryginalności. By przyciągnęła mnie ponownie. Chyba, że będą częste aktualizacje, albo będą mody. Bardzo pozytywnie yy, tutaj wypada to, że gra zasysa. Chce się ją poznać, że nie jest taka prosta na hardkorze, ale i trochę powiedziałbym, yy, no wymagająca. Również gra bardzo dobrze chodzi technicznie, bardzo pozytywnie działa pod tym względem. Dość przyjemny stopień trudności na hardkorze oraz relaksująca zabawa, więc naprawdę fajnie się po prostu przyjemnie w to gra, dopóki nie dojdziemy do końca kontentu. Niestety można usnąć czasami oraz brakuje oryginalnego pomysłu, jakichś oryginalnych mechanik, nawet jakiegoś małego pomysłu, nowego, po prostu w stosunku do innych gier tego typu. Od siebie, finalnie na Steamie nie zostawię ani lajka, ani dislajka, bo wbrew bardzo pozytywnym ocenom dla tej gry po premierze, mnie niestety nie zachwyciła, dlatego zostawię miniaturkę taką leciutko minimalnie zieloną na YouTubie, na systemie kuratora zostawię ocenę średnią, informacyjną. Na koniec klasyczne dzięki sponsorom prowarniczym Dzisiaj trochę inne tło scenki z wyjazdu z waszymi awatarkami. Może ktoś rozpozna, gdzie, ten, gdzie te ruiny się znajdują. No i dzięki Łukasz, Drugi Łukasz, Jakub, Szpak77, Cyborg, Kazmomi, Pacior, Maximus, Solini Latino Gila, Tobilup, Lansen, Caesar Von Kane, Furious, Play the Game, Lucas, Art, Elmo 350, Pan Królik, P, Gadki, Gatki, Lysy, Scottu Punk, Mikus, Matamet oraz Po prawej macie klasycznie poprzedni lub najnowszy film, a po lewej stronie opcje. Stanie tutaj na dłużej. Tyle.